Dzisiejsi rolnicy nie muszą już stawiać kos na sztorc, by jak przed wiekami walczyć o rodzinną ziemię. Powiat miechowski sprzyja obecnie rolnictwu. Użytki rolne stanowią 72% ogółu powierzchni. Przeważają grunty orne. Nic dziwnego, gleba tu dobra i urodzajna, w większości drugiej i trzeciej klasy. Jak co roku po zebraniu plonów przychodzi czas dożynek. To święto jest okazją do zaprezentowania dożynkowych wieńców. W Miechowskiem uprawia się zboża przeznaczone głównie na pasze. W hodowli bydła powiat miechowski zdecydowanie przoduje w Małopolsce. Na każde 100 hektarów użytków rolnych występują tu 34 sztuki bydła. Mleko skupowane od hodowców w dużej części trafia do kręgowej spółdzielni mleczarskiej. Spółdzielnia, która niedawno obchodziła 80-lecie istnienia, należy obecnie do najnowocześniejszych zakładów tego typu w kraju i może poszczycić się uruchomieniem pierwszej w Polsce linii do produkcji świeżego mleka w butelkach. W sumie wytwarza się tu około 100 rodzajów nawiałowych wyrobów. Specjalnością zakładu są dzisiaj serki homogenizowane i biojogurty. Wyroby z Miechowa cieszą się dużą renomą na rynku spożywczym. Długa mleczarska tradycja, doświadczenie pracowników oraz znakomity surowiec pozyskiwany z ekologicznie czystych terenów sprawiają, że oferowany produkt jest najwyższej jakości. Powiat miechowski jest jednym z największych producentów warzyw gruntowych w Małopolsce. Szczególną rolę odgrywa tu gmina Harsznica, prawdziwe zagłębie kapuściane. W gminie istnieją poletka doświadczalne największych producentów nasion, firm takich jak Bejo Zaden, Sandoz, Syngenta Seeds, Riggs, Zwan. Te renomowane marki świadczą o uznańskich rolników, którzy dumni są ze swojej kapusty. Co roku we wrześniu organizowane są w Harsznicy jej dni. Dla gości przybywających tu z roku na rok coraz liczniej, prawdziwa to okazja, by spróbować tego harsznickiego specjału. Najlepsza kapusta głowiasta na pewno w Harsznicy wyrasta. Bo kapusta, nasze zielone złoto, to koło zamachowe naszej gminnej gospodarki. Wielkie brawa, oto mamy nową parę. Niech żyje królestwo, 2 minuty dla fotoreporterów. My wielkie brawa, gratulujemy, dziękujemy. Jedną z głównych atrakcji święta kapusty jest koronacja nowej pary królewskiej, która na rok obejmuje we władanie harsznickie uprawy. Procent powierzchni powiatu miechowskiego zajmują lasy. Tereny te wykorzystane są zarówno pod względem gospodarczym, jak i rekreacyjnym. W lasach wyznaczono parkingi dla przyjezdnych, a także ścieżki do pieszych i rowerowych wędrówek. Na terenie kompleksów leśnych znajduje się kilka rezerwatów przyrody z rzadką roślinnością. W
powiecie miechowskim znajdują się też liczne stawy hodowlane, między innymi w Książu Wielkim oraz mniejsze w Kozłowie i Harsznicy. Ryby stąd to prawdziwy rarytas, goszczący na niejednym stole. Władze powiatu miechowskiego szczególnie dbają o stworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju działalności gospodarczej firm również spoza sektora rolno-spożywczego. Do inwestowania na tym terenie zachęcają korzystne ulgi, a nawet zwolnienia podatkowe oraz rozbudowana sieć drogowa i kolejowa, a także bliskość głównych szlaków komunikacyjnych z południa na północ. Na inwestorów czeka także Pałac Zdziechowskich w Rzędowicach, nieopodal Książę Wielkiego. Rezydencja ta godna prawdziwego ziemianina otoczona jest rozległym parkiem. Pałac pochodzący z początku XX wieku został niedawno gruntownie wyremontowany. Przestronne pomieszczenia nadają się na sale konferencyjne, a także mogą służyć jako miejsca do organizowania balów i wszelkiego rodzaju imprez. Pałac w Rzędowicach z pewnością spełni wymagania niejednego inwestora. W oparciu o współpracę z Europejskim Instytutem Ekologii i Recyklingu w Technikum Mechaniczno-Elektronicznym przy Zespole Szkół nr 2 w Miechowie już wkrótce uczniowie będą kształcić się w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii energii odnawialnych. Powstanie tu również tak zwana szkoła słoneczna, korzystająca w praktyce z takich ekologicznych źródeł energii. Dbałość o kulturę to kolejny atut powiatu miechowskiego. W Miechowie, w podziemiach budynków klasztornych, od kilku lat działa galeria Ujaksy, w której prace swe prezentowało wielu wybitnych artystów. W kolekcji znajdują się m.in. prace znanego rysownika i malarza Stefana Rzechowskiego, artysty związanego z ziemią miechowską. Kończymy już naszą wyprawę po miechowskiej ziemi. O jej wszystkich atutach, zarówno gospodarczych, jak i krajobrazowych, nie sposób opowiedzieć w tak krótkim czasie. Pragnęliśmy przybliżyć Państwu ten żywo i dynamicznie rozwijający się region naszego kraju. Mając nadzieję, że skorzystają Państwo z naszej gościnności, serdecznie zapraszamy na ziemię miechowską.